Witam serdecznie, Tomasz Grudlewski. Proszę Państwa, jeśli zerkniemy sobie w media internetowe, WP i oczywiście fakty, o tym muralu jest teraz bardzo głośno. Po pierwsze, jeśli chodzi o kwestię oryginału, miało to wszystko wyglądać tak. To jest oczywiście projekt Konieckiego Budżetu Obywatelskiego, jeden z projektów jednego z uczestników, który wygrał. I ten mural miał być stworzony, namalowany, i został namalowany, ale wyglądało to tak. Pierwsze wykonanie. Tragedia. Po prostu tragedia. Oczywiście został przemalowany pod koniec września 2017 roku. Zmieniona twarz, ale efekt oczywiście skandaliczny. No jak to wygląda przede wszystkim. Kilka dni temu ponownie mural został poprawiony i zrobiono coś takiego. Proszę Państwa, ja nie wiem, kto odpowiada z ramienia tutaj prezydenta miasta Konin, kto odpowiada za koniński budżet obywatelski, za te wszystkie wykonanie tych projektów, przypilnowanie realizacji, kto się po tym podpisał, ale jest skandal. I teraz oczywiście w mediach w całym kraju będzie głośno znowu o Koninie i znowu o miernocie. Miernocie, która po prostu wybrała fundację Streetlight, która wykonała po prostu ten to badziewie. Ja nie wiem, jak to nazwać, ponieważ nie wiem dlaczego, ale nikt nie sprawdził, nikt z osób odpowiedzialnych za realizację projektu KBO, nikt nie sprawdził, czy fundacje, osoby, które będą to realizowały, potrafią przenieść obraz jeden do jednego. To jest podstawa klas, nie wiem, w liceum plastycznym, w kole, klasa pierwsza, to jest podstawa, którą się robi przenoszenie obrazów jeden do jednego i jeśli można by było kiedyś prosić o to, żeby ktoś zrobił to profesjonalnie, to zgłoście się do liceum plastycznego, ale zlecono to fundacji, jak i wiele murali w Koninie i wyglądają one jak wyglądają. Już pomijam te rysunki, które są w tunelach, to jest po prostu tragedia. Miałem się nie wypowiadać na ten temat, ale jeśli już lawina runęła i jesteśmy teraz pohańbieni, jeśli chodzi o reklamę Konina we wszystkich mediach, to trzeba spytać prezydenta miasta Konin Józefa Nowickiego, jakie konsekwencje wyciągnie od osoby, która jest odpowiedzialna z ramienia miasta za realizację projektów KBO, ponieważ to, co teraz widzimy, to jest po pierwsze kiepskie wykonanie, a po drugie kpina. Jak można było w takim miejscu i w taki sposób zaakcentować, żartobliwie być może, ale nie na miejscu i jako katolik jestem tutaj troszeczkę zniesmaczony, panie prezydencie. Nie wiem, zobaczymy, co z tego wyniknie. W mediach jest głośno, oczywiście, jak zwykle, negatywnie. Konin, jaki jest, każdy bić. Ostatni zgasi światło. I co będzie dalej, zobaczymy. To całe towarzystwo wzajemnej adoracji trzeba po prostu zmienić, proszę Państwa. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dobranoc, Tomasz Godlewski.